Czy pan zgadza się z określeniem inwazja na to, co w tej chwili robi Rosja w Donbasie? Takiego sformułowania użyły Stany Zjednoczone. No tak, no jest to agresja już militarna w tym momencie. Tak? No, najpierw uznanie tych republik potraktowane jako pretekst do wejścia tam wojsk, co oznacza naruszenie de facto terytorialnej integralności Ukrainy. Tak? No, takie jednostronne, samozwańcze powoływanie tam sobie republika, później wkraczanie na ich terytorium, to jest forma agresji, oczywiście tak. A jak pan ocenia dotychczasową reakcję takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Unia Europejska? Mówię tutaj o zapowiadanych sankcjach. Oczywiście mowa też jest o wstrzymaniu do odwołania certyfikacji Nord Stream 2, aczkolwiek no, ta certyfikacja już od listopada jest wstrzymana, aczkolwiek teraz Niemcy potwierdzają, że warunkiem właśnie prowadzenia dalszej certyfikacji jest wycofanie wojsk rosyjskich z Donbasu. No, certyfikacja to już powinna być dawno temu wycofana. To już jest naprawdę tak zupełnie nieadekwatny wymiar kary w stosunku do Rosji, jak nie wiem, mandat za zabójstwo. Tak? No to już nie jesteśmy na tym poziomie, tak, gdzie można sobie sankcjami grozić. Zachód, przypominam, Stany Zjednoczone gwarantowały Ukrainie integralność terytorialną w zamian za zrzeczenie się arsenału nuklearnego. Gwarancja to jest gwarancja. To nie jest wysyłanie hełmów, to nie są sankcje, to nie są stanowcze rezolucje, tylko to jest gwarancja, to jest zaangażowanie militarne. Tego zaangażowania militarnego nie ma. Ukraina jest zostawiona samej sobie i to jest też cenna lekcja dla nas. No ale Ukraina nie jest w NATO. Czy pan sobie wyobraża teraz, że państwa NATO jednak wysyłają swoich ludzi na Ukrainę? No tak, no znaczy, no zależy, które państwa na to. Nie wszystkie podjęły te zobowiązania, tak, ale wobec Ukrainy to konkretnie, o ile pamiętam, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja były gwarantami tej nietykalności Ukrainy po zrzeczeniu się przez nią arsenału jądrowego. No, i panie za tym, żeby dzisiaj Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wysłały swoich żołnierzy na Ukrainę. No tak powinny zrobić, no do tego się zobowiązały, prawda? No, jeśli one nie realizują tych gwarancji w stosunku do Ukrainy, to oczywiście nie powinniśmy tego oczekiwać, że będą je realizowały w stosunku do nas. To jest bardzo ważna lekcja, którą w tej chwili odbieramy. Nie liczmy na żadne NATO, a już tym bardziej nie na Unię Europejską, na Niemców, na Francuzów i innych takich. Jeśli chcemy budować jakieś swoje bezpieczeństwo militarne w oparciu o sojusze, to muszą być to sojusze nie egzotyczne z państwami, które mają zupełnie rozbieżne interesy geopolityczne, ale z państwami, które mają zbliżone interesy geopolityczne, czy sojusz lokalny w oparciu o państwa bałtyckie, Ukrainę, właśnie Polskę, Szwecję, pewnie Rumunię, takie kraje, które Gruzję, prawda, które rozumieją to zagrożenie ze strony rosyjskiej i które realnie mogą sobie pomóc. Na pewno Stany Zjednoczone byłyby dobrym patronem takiego porozumienia, ale one się zaangażują na pewno tylko wtedy, kiedy nie będą musiały być tutaj głównym motorem tej akcji. Natomiast no, widać, że poleganie na tym, że ktoś inny przyjdzie i nas obroni, jest absolutnie absolutnie lekkomyślne. I Ukraina bardzo lekkomyślnie zrzekła się swojej broni nuklearnej i teraz będzie pomału rozbierana przez Putina, o ile te państwa jednak w końcu nie zareagują, ale ja sądzę, że nie zareagują. Dlatego też rząd dziś zajmował się projektem ustawy o obronie ojczyzny, która ma wzmocnić polską armię. Panie pośle, patrząc na dotychczas ogłoszone sankcje, one sprowadzają się do kwestii finansowych tak naprawdę, częściowo także energetycznych, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Jarosław Kaczyński mówi, że to jest lepiej niż nic, ale wciąż o wiele za mało. Co pan jako poseł Konfederacji proponowałby, by zrobić więcej w tej sprawie? Co ewentualnie można zrobić więcej? Bo pan mówi o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Pytanie, czy to jest ten moment i czy to rzeczywiście jest adekwatne działanie? No, oczywiście, że to jest adekwatne działanie. Skoro Rosjanie wysyłają swoje wojska na Donbas, to adekwatnym działaniem z drugiej strony symetrycznym jest wysłanie swoich wojsk. A coś pomiędzy sankcjami a wysłaniem wojsk jeszcze w tym repertuarze dyplomatycznych działań w ogóle jest? Można oczywiście kombinować, ale to już nie będzie reakcja adekwatna, tak? No jeśli traktujemy Ukrainę jako swojego sojusznika, to tak właśnie powinniśmy zrobić. To zresztą Polski również dotyczy
moim zdaniem. Można to oczywiście na różne sposoby się angażować, militarnie, na bardziej otwarty, mniej otwarty. Rosja przez lata angażowała się przecież w Donbasie, nie w sposób otwarty, tylko poprzez swoje zielone ludziki. No ale to groziłoby, panie pośle, trzecią wojną światową. No ale to nie my ją zaczynamy, to ośmielamy Rosję do spowodowania III wojny światowej właśnie okazując słabość. No dokładnie tak było z Hitlerem, prawda? No właśnie, jak się II wojna światowa wywołała? No właśnie tak, że Hitler najpierw zajmował, prawda, Czechosłowację, Sudety, Austrię i tam po kolei coś skubał i nie reagowano na to. I ośmielono go do tego, żeby się wzmocnił i zaatakował jeszcze bardziej. I w końcu przypominam, że jak Polskę zaatakowano, to też nic nie zrobiono, tak? Tak naprawdę to dopiero jak Francję zaatakowano, no to wtedy już ruszyła wojna na całego, na wszystkich frontach, tak? To po zaatakowaniu Polski oni również palcem nie kiwnęli. Po prostu pozwolili Hitlerowi skubać po kolei każde państwo. Takie, z taką awanturniczą polityką, na taką awanturniczą politykę remedium jest tylko od prawo pięści. No, dosyć, kto nie chce wojny, dosyć, kto tchórzy przed wojną dosyć mocna, długo, bardzo to... mocna odpowiedź, panie pośle. No myślę, że adekwatna, no naprawdę, no wydaje mi się, że to zdziwienie wobec tego, że wojsko jest po to, żeby walczyć właśnie w takich sytuacjach, jest jakimś takim spadkiem pacyfizmu, w którym żyliśmy przez ostatnie lata, przeświadczenia, że już wojny więcej nie będzie i właściwie to powołało można, zresztą lewica takie wnioski regularnie składa, że właściwie armię to można rozbierać, że to jest demagogia, wydawanie na zbrojenia, prawda, no to właśnie widzimy, jaka to jest demagogia, a jak coś, to nas przecież NATO obroni, coś tam, no i widać, no pin, co z tego wynika, nie no, trzeba być gotowym na adekwatną reakcję. Oczywiście można to robić dyskretnie, bez otwartego zaangażowania swoich sił zbrojnych.